Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tadeusz Gozdecki. Panie Tadeuszu, będziemy rozmawiać trochę najpierw o tym, co pan robił przed głoszeniem Słowa Bożego, zanim do tego dojdziemy. Tak. Chcę zapytać o alkohol w pana życiu. Tak. Alkohol, można powiedzieć, był numer jeden. On zawsze mi towarzyszył od 17 roku życia. Kiedy miałem 17 lat życia, kiedy zacząłem spróbować, to coraz szybciej zacząłem sięgać. I więcej, i więcej, i więcej. I on niszczył moje życie. Zawsze chciałem być wolny, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Bo on jakby był cały czas kulą u nogi. Gdzie szedłem, to alkohol był zawsze, były drzwi otwarte na, dla alkoholu. I miałem i kolegów, i różne sytuacje. I stwarzane było tak, że już nie miałem później już umiarkowania, żeby pić tyle, ile potrzeba. Bo to jakby ta granica się przekraczała. Cały czas. I kiedy nawet, kiedy podejmowałem jakąkolwiek pracę, to alkohol nigdy mnie nie opuszczał. To był tak, jakby coś mnie przywiązywało, trzymało i to ono prowadziło moje życie. I nie mógł pan chyba pracować, prawda? I nie mogłem, później mnie zwalniali z roboty. Pracowałem w wielu zakładach, pracowałem w poszukiwaniach naftowych, pracowałem na kopalni, pracowałem w Polifarbie, tu w Cieszynie. Pracowałem w wielu, wielu zakładach, ale to spowodowało, że nie mogłem pracować dobrze, bo myślałem, żeby alkohol, bo mi brakowało alkoholu. To było tak jak narkotyk, jak inne jakieś rzeczy, odżywki, papierosy, że człowiek nie może rzucić. To ja też to miałem. Później doszły do tego papierosy. Było to tak samo, że musiałem palić. Musiałem cały czas palić. I wiedziałem, że nie przestanę też palić. To było to kolejna rzecz. A czy ktoś panu pomagał wtedy, żeby jakoś wydobyć pana Nikt mnie nie pomagał, nikt mi nic nie mówił. Ja po prostu nawet nie wiedziałem. Ja byłem wychowany w rodzinie tradycyjnej. Ja byłem ministrantem nawet. Ja myślałem, że wszystko jest dobrze, że ja idę na jestem na właściwym miejscu, że wszystko jest tak, jak powinno być. Jak powinno być. A tu się zupełnie jakby wszystko w innym kierunku zmieniło. I ja nie mogłem siebie poznać nawet. Nie rozumiałem, co się to dzieje ze mną. Czemu ja tak robię? Co to jest powodem tego? W pewnym momencie trafił pan do więzienia. I aż do tego momentu, że zacząłem już później i po prostu człowieka uderzyłem z powodu tego, żeby mieć na alkohol i okradłem go i znalazłem się w zakładzie karnym. Długo pan tam był? Tam byłem 4 miesiące ponad, ale że dekret był, że była amnestia, to zostałem uzwolniony wtedy. Amnestia polega na tym, że był pan amnestia polega po raz na tym, że ułaskawili mi ten wyrok, że nie miałem wyroku, bo jeszcze nie miałem wyroku, tylko byłem jeszcze w takim, na mocy sądu siedziałem. Nie był jeszcze wyrok wydany. A że byłem pierwszy raz karany, to po prostu mnie zwolnili. No i kiedy mnie zwolnili, przyjechałem do domu. Ale kiedy przyjechałem do domu, to znowu nie chciałem być w domu, bo chciałem być gdzie indziej. Znowu pojechałem do Cieszyna, pojechałem do kopalni, później pojechałem do Cieszyna tutaj. W Cieszynie zacząłem pracować tutaj. Ale cały czas towarzyszył panu alkohol? Cały czas alkohol był. To jak się stało, że teraz pan nie pije i robi pan do 28 roku życia, kiedy już byłem w takim miejscu, że już powiedziałem, nie mam co żyć, już nie ma sensu żyć, bo to było coś tak strasznego, byłem zły sam na siebie, byłem zły na ludzi, że oni chodzą, żyją, a ja tak żyję, nie miałem domu, nie miałem niczego, byłem pod mostem, w różnych kolegach, różnych melinach, tak mieszkałem i już byłem zdenerwowany sam na siebie i któregoś dnia pamiętam, to było takie, pamiętam, że było takie miejsce, że już powiedziałem dość, ja już nie mogę tak robić. I kto panu pomógł wtedy? Czy pan sam się udał gdzieś? Nie, zaraz panu powiem wszystko. Po prostu powiedziałem, Boże, jeśli jesteś, dlaczego ja się tak męczę? To był pierwszy moment mojego takiego jakby światła, że Bóg jest, że Bóg jest. I teraz Bóg, niech się wytłumaczy, dlaczego się tak męczę? I wtedy właśnie to było, bo pracowałem, później zacząłem pracować i pracowałem jako murarz u takiego pracodawcy.
I on mi dał taki pokoik i chciał mi pomóc. On mi tak chciał trochę pomóc. Mhm. I dał mi pokoik, ubrał mi ten, tam umeblował mi ten pokoik. I ja pracowałem u niego, ale też cały czas piłem też. Ale on to nie... A kiedy nastąpiło to nowe narodzenie? Bo ja to tutaj nowe patrzę narodzenie na to, co mi pan dał. Nastąpiło 28 roku życia, kiedy miałem. To się stało w październiku. We wrześniu, już kiedy już tak byłem już wykończony, już zmęczony, udręczony swoim życiem, powiedziałem to, co powiedziałem przed chwilą Panu. Dlaczego ja się tak męczę? I Bóg postawił mi człowieka na drodze. Postawił mi człowieka. Kto to był? I to był taki człowiek, który chodził, był wierzący już. Poznał Pana Boga. I on, jemu lekarze nie dawali życia. Miał śmiertelną chorobę. I on mi to opowiada. Ja byłem z nim, tam było wiele jeszcze ludzi, tam stało obok. I on mi to opowiada. I on mówi, że po prostu już był gotowy, pogodził się z tą śmiercią, bo nie miał szans żadnych. Ale że dzieci, jego, była ewangelizacja w Dzięgielowie. I dzieci mówią, tata, chodź na ewangelizację. A on mówi, nie pójdę, ale chodź, tata, pójdziemy razem. I wzięli go. I tam był właśnie ewangelista, który był Louis Palau. On głosił o Panu Jezusie, głosił o tym, co Pan Jezus dokonał. On mi to opowiadał. I w tym momencie poczuł takie ciepło, poczuł, jak Bóg przyszedł do jego życia i całkowicie go uzdrowił, całkowicie. On do dzisiaj żyje, to jest mój kolega, przyjaciel, on żyje. I teraz myślę, że Pan też jest takim nowym zupełnie człowiekiem, pełnym szczęścia. Tak, ale wtedy, kiedy on mi to mówił, to wtedy była taka sytuacja, że ja zobaczyłem jakby na ścianie taką film jakby był i w tym momencie sobie uświadomiłem, gdybym odeszedł do wieczności, to ja idę na wieczne zatracenie. Ja nie jestem pojednany z Bogiem. Ja w ogóle, Pan Bóg nie jest moim Bogiem. Ja jestem zupełnie gdzie indziej. Coś wszystko się zmieniło w moim życiu na negatywne rzeczy. I on tak patrzy na mnie. Ja byłem taki bardzo taki czerwony, tak jakby coś się działo ze mną. I on mówi, chodź Tadek, chodź, pójdziemy się pomodlić. I on mówi, chodź. No i wziął mnie tam na bok, wszyscy tam byli też, ale ja wziął mnie na bok i mówi, pomodlić się. Ja mówię, no ale nie umiem się modlić, no to jak Ojcze nas zdrować, tam je uczyli, nie? A on mówi, Tadek, ja się pomodlę, a ty wypowiadaj te słowa. I wtedy to był ten początek Pana odnowy. Tak, Ojcze, i on modlił się, Ojcze, jak mnie uzdrowiłeś, uzdrów jego. Jak mnie uwolniłeś, uwolnij jego. Jak mnie zbawiłeś, uratuj jego. Widzisz, jaki on jest męczy, widzisz, jak on się męczy. Coś się tam wydarzyło. Tutaj muszę Panu przerwać na moment, przepraszam. Natomiast będą nas oglądali ludzie, którzy może są w bardzo też trudnej sytuacji. Tak. Co by Pan powiedział takim ludziom, którzy też szukają nowej drogi, tak jak Pan, chcą być szczęśliwi? Ja bym im powiedział, że drogą jest jedynie Pan Jezus Chrystus i rozwiązaniem każdego problemu, każdej trudności w życiu jest Pan Jezus Chrystus. On jest rozwiązaniem na każdy problem, na każdą sytuację, nawet najtrudniejszą. On jest w stanie wyciągnąć każdego człowieka z każdego bagna, ponieważ On umarł za nas. Umarł osobiście za każdego człowieka. Oddał swoje życie za każdego. On wykupił każdego człowieka swoją drogocenną krwią. I teraz Pan daje też świadectwo o swoim życiu. Ja daję świadectwo. Nawet w zakładach karnych. Tak, w zakładzie karnym jeździłem. I też tu w Cieszynie. Później raz w roku jeździliśmy do wielu zakładów. Do Lublińca, do kobiet też jeździłem. Także głoszę Ewangelię wszędzie. Głoszę, że jest nadzieja. Jest nadzieja, że Chrystus jest żywą nadzieją. To nie jest nadzieja, którą ludzie mówią, takie słowo jest niewłaściwe. Ale nadzieja to jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Realna, żywa, Żywa, istniejący Pan Jezus Chrystus, który umarł, ale zmartwychwstał i siedzi na tronie Ojca i teraz stawia się za nami. I On przyszedł po to, żeby właśnie szukać to, co zginęło. To, cośmy zginęli jako owce, poszliśmy każdy w inną stronę. Że zawsze jest ta nadzieja i zawsze możemy zawrócić. Możemy nawrócić w każdy moment. W każdym momencie możemy zawołać. Pan Jezus mówi, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I tu Panu przerwam, bo czas programu się kończy. Tak? Natomiast bardzo dziękuję za rozmowę.
I rozumiem, że można pana też znaleźć, tak? Tak, tak. Tadeusz Gozdecki. Tak, w Kościele Chwały w Cieszynie. Kościół i Chwały. Zapraszamy do chwały. Tam też ludzie doświadczają przełomów, tam doświadczają wiary, tam doświadczają uzdrowień. Pan Bóg jest realny dzisiaj. Pan Bóg jest realny dla każdego człowieka. I zachęcam każdego, żeby czytał Słowo Boże. Żeby czytał Słowo Boże. Bo w Słowie Bożym jest odpowiedź dla każdego problemu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja też dziękuję. Pan Tadeusz Gozdecki. Tak, tak. Naszym gościem. Tak, dziękujemy. Ja też dziękuję bardzo.